Cześć! Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj mam dla Was mega trening na całe ciało, ale w pozycji stojącej. Także słuchajcie, nie potrzebna nawet naprawdę mata. Możecie to zrobić na sali gimnastycznej, te ćwiczenia. Możecie sobie na salce treningowej, na podwórku. Tak naprawdę wtedy, kiedy chcecie wzmocnić swoje ciało, a nie specjalnie kłaść się na podłodze. Serdecznie Was zapraszam. Zaczynamy oczywiście od czego? Od rozgrzewki. Króciutka rozgrzewka. Lecimy. Lecimy, rozgrzejemy się przez chwilę, całe ciało dogrzejemy, bieg miejsca. Jeżeli masz podwórko i my jesteś na sali, możesz sobie oczywiście pobiec, niekoniecznie w miejscu. Ok, jedziemy. Wzmocnimy całe ciało, krótki trening, każdy z Was może tak naprawdę wszędzie go zastosować. Jeszcze trochę. Robimy sobie kilka ćwiczeń, wzmocniających ciało. Każde ćwiczenie będzie wykonane w trzech seriach. Jedno ćwiczenie wykonujemy 10 razy. Nie na czas, ale liczymy liczbę. Powtórzę. Dobra, zatrzymaj się. Wykonaj krążenia bioder. Super. To samo w drugą stronę. Ekstra. Dobra, świetnie. Teraz dajesz rękę i nogę w bok. Super. Wykonaj to na zmianę. Rozgrzejesz, rozciągniesz delikatnie klatkę, takie rozciąganie dynamiczne w naszej rozrzewce. Się znajdzie to, co powinno być, żeby tak naprawdę później fantastycznie wzmocnić ciało. Super, jeszcze chwilkę. 4, 3, 2 i 1. Ok, teraz nogę dajesz za kroku do tyłu, a rękę przeciwną w przód. Łączysz i to samo wykonujesz na przemian. Ręka do przodu, noga do tyłu, przeciwna do ręki. Jeszcze, 4, 3, 2 i 1. Ekstra. Teraz dajesz nogę w bok, ale ręce w przód. Jedziemy. Oczywiście zmieniasz sobie, czyli raz jedna, raz druga noga w bok, ale ręce cały czas, zobacz, cały czas idą do przodu. Równiutko. Przyspiesz oddech. Rozgrzewasz ciało. Jeszcze chwilę. 4, 3, 2 i 1. Ok, teraz taki pajac, ale bez podskoku. Ręce pracują razem w bok, nogi na zmianę do boku. Jeszcze chwilkę. Super. 4, 3, 2 i 1. Bum! Rozgrzewka zrobiona. Ok, zabieramy się do ćwiczeń. Moi drodzy, ćwiczenie numer 1. Szeroko nogi, przysiad, skład. Kolanka szeroko, brzuch napnij, biodra do tyłu i jedziemy. Raz, 2, 3, śmigamy, 3 set, 4, 5, dosłownie kilka ćwiczeń, 6 zobaczysz, 7, że szybciutko, 8 wykonasz, 9 i 10. Dużo fajnych ćwiczeń, bardzo dynamicznym tempie, bo króciutka przerwa i już mamy drugą serię. To samo, raz, 2, pobudzisz ciało, 3, wzmocnisz, 4, 5, 6, dawaj, 7, kolana na zewnątrz, 8, 9, 10. Jeżeli przysiad nie dasz rady tak nisko zrobić, bo kolana uciekają do środka, to zrób pół przysiad. Uwaga, trzecia seria przygotowana. Jedziemy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Świetnie, 7, 8, 9 i 10. Super, jedno ćwiczenie za nami. Nie robisz specjalnie drugiej przerwy, tak żeby ciało było cały czas na obrotach. Przechodzimy do ćwiczenia numer 2. Nóżki popracują do boku. Uwaga, jedziemy. Raz, popracuj. 2, nogi bardzo ładnie pracują, przy brzuch się wzmacnia. 4, bo napięty. 5, 6, 7, nagnij pośladki. 8, pracuj. 9, 10. Super. Jest pierwsza seria, nie zwalniasz. Druga seria, odpalamy. Raz, 2, krótki trening, 3, ale się zmęczysz, 4, 5, 6, jeszcze 7, 8, 9 i 10. Super, mamy drugą serię, nie zwalniasz, cały czas stoisz, nie schodzisz do parteru. Trzecia seria. Raz, 2, jeszcze 3, napięty brzuch, 4, 5, 6, jeszcze
7, 8, dawaj, dawaj, 9 i 10, super, drugie ćwiczenie, jeszcze tylko 3 ćwiczenia i już, taki króciutki, treściwy, dynamiczny. Uwaga, trzecie ćwiczenie, troszkę górna część ciała, gdzie pracowała, ale nie zapominamy o nodze. Noga idzie w bok, wtedy otwierasz ramiona szeroko, kiedy ściągasz do środka. Wykonuj to na przemian. Uwaga, raz, dwa, trzy, dawaj, dawaj, cztery, ściągnę łopatki, pięć, brzuch na górę, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jest. Pierwsza seria. Potem przyspieszone, super, prawidłowo. I jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga seria zrobiona. Przygotuj się. Zaczynamy. Trzecia seria. Jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Świetnie. Trzy ćwiczenia za nami. Nie lubimy wcale z przerwy, bo odpalamy oczywiście czwarte ćwiczenie. Mięśnie skośne brzucha, kolanko podnosisz, porównujesz troszeczkę bioderka z ręką przeciwną. I jedziemy. Na zmianę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mocno lokuj się. 8, 9, 10. Pierwsza seria zrobiona. Nie zwalniaj. Uwaga. I druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Świetnie. Jeszcze jedna i zostanie nam jedno ćwiczonko. Uwaga. Dobra, jedziemy trzecią. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Świetnie, cztery ćwiczenia zrobione. Przechodzimy do ćwiczenia numer 5. Teraz troszeczkę nogi z tyłu bardziej popracują. Robimy kopniaki. Napinasz brzuch, napinasz pośladki. Na przemian noga prosta do góry. Jeżeli dasz radę, za wysoko, podnieś niżej. Próbuj. Napnij brzuch. Jedziemy. Raz, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jest. 3, 2, 1, 0, druga seria. Raz, napnij brzuch, 2, 3, 4, 5, prawdziwa ręce, 6, 7, 8, 9, 10, super. Tylko 3, 2, 1 i trzecia seria. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bum i mamy ćwiczenia. Zrobione, 5 ćwiczeń. Każdy z nich 3 serie po 10 powtórzeń, a teraz czas na rozciąganie. Stań szeroko, wyrównaj oddech, zegnij nogę jedną, drugą wyprostuj i tam, gdzie masz nogę prostą, ciągniesz mocno do środka. Możesz w zależności od wydolności tutaj tego zgięcia, w stawie kolanowym, w stawie skokowym, schodzisz sobie niziutko i przytrzymujesz. Oddychaj. Super, zobaczcie, szybki trening, dynamiczny. Ok, druga strona. Można fajnie rozgrzać po boku ciało, wzmocnić. Jeszcze chwilkę wytrzymaj. Dobra, super, do góry. Teraz rozciągniesz tył, jesteś w rozkroku, opad tułowia. Jeśli nie dasz rady tak nisko utrzymać rąk, zapleć sobie i wytrzymaj w ten sposób. Teraz przejdź do jednej nogi. Super. Druga noga. Brawo. Ok. I teraz rozciągnij troszeczkę z przodu uda. Przy okazji lekko brzuszek się też rozciągnie. Jeśli jest trudno Ci utrzymać równowagę, możesz to zrobić przytrzymując się ściany. Dociągnij pięta do pośladka, kolana, równo plecy, prosto. O właśnie. I przytrzymaj. Trzymaj, trzymaj. Ok. Teraz druga. Tak samo, przytrzymaj. Rozciągnij, dociągnij tyle, ile możesz. Chowaj kolanko. Ok, świetnie. Teraz troszkę jeszcze klatkę piersiową otwieramy szeroko ręce. Napnij brzuch i dociągnij mocno ramiona do tyłu. Okej, zrobione. Słuchajcie, zrobiliśmy sobie trening bardzo szybki, dynamiczny.
tak jak Wam mówiłam, każde ćwiczenie to 3 serie po 10 powtórzeń. Jeśli wydaje Ci się, że ten trening troszeczkę jest za krótki, możesz go zrobić raz, dwa, albo razy 3. Wtedy przypuszczam, że będzie około 40-40 minut trwał, jeżeli zrobicie w 3 takich sekwencjach. Jeżeli zrobicie w 2, to jakieś pół godzinki, a jak zrobicie tylko raz, to 15 minut trening. Tak, każdy z Was może sobie przygotować ten trening na czas, jaki sobie wytyczył. Także słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało dynamicznie, bez maty, nastojąco. Można wszędzie wykonać taki trening. Mam nadzieję, że się podobał. Zapraszam Was do komentowania. Piszcie, jaki trening byście chcieli zobaczyć, albo może jakiś inny odcinek. Coś Was interesuje, coś takiego, co mogłabym Wam zaprezentować. Serdecznie dziękuję za to, że jesteście, że ćwiczycie, że dbacie o swoje zdrowie. Dziękuję ślicznie za wszystkie lajki, za subskrypcje. No i tak jak Wam mówię, komentujcie, piszcie. Będzie fajnie z Wami się kontaktować i wiedzieć, co chcecie wykonać, jakie ćwiczenia, jak chcecie być aktywni, jak Wam mogę pomóc. Trzymajcie się oczywiście zdrowo i kolorowo.